Jest. A jak ten idiotem myślę? Nie, no stały czas poruszamy się przy literaturze. Literaturze, no na przykład w tej chwili już nie ma obowiązku przeczytania lektury, wystarczy przeczytać dryk, przeczytać tam inne krótkie opracowanie. Tak jak pan powiedział pan Jarema, też. To się obliczył, że matematycznie, nawet jeśli ktoś nie ma pojęcia, to i tak zalicza na tą najniższą ocenę, czyli dopuszczającą, czyli 2, minus 6, tylko 1. A są problemy właśnie z opisaniem, z formułowaniem zdań, ale to jest też przyczyna może inna. To właśnie też za nich czytelnictwa i też za nich pewnych relacji rówieśniczych. Przykład weźmy nawet zwykłe gry. W tej chwili większość młodzieży niestety siedzi przy nich, jest uwiązana, to jest niewolnictwo już do komputera, a no chociaż podobno jest, odradza się. Gry planszowe. Piękna rzecz, jak spędzić powolny czas. Nieważne, czy to jest lato, jesień, zima, wiosna, czy wiosnie, szaruga, jesienna, ale wolno się spotkać i porozmawiać. Przecież zwykła, prosta rozgrywka, nieważne, czy jest to jakakolwiek gra, z jakiego kręgu kultury, czy są to szachy, warsaby, go, czy chodzi na prosty Chińczyk, ale można porozmawiać na jakieś tematy. Czyli apel nasz o odejście od schematów, jakie są nam teraz wtłaczane. Jarema tutaj chciał coś dodać. Tak, teraz mówimy w bardzo ciekawy sposób, podróżując wraz z czytelnikiem po trzech planetach. Pokazuje nam po pierwsze na Ziemi, przede wszystkim ziemskich postaci, jakie są konsekwencje podejścia nauki i edukacji od tego pewnego fundamentu, pewnych podstawowych zasad. Pokazuje też poziom kontrastu inne cywilizacje, które od tego nie odeszły. No i pokazuje, jakie mogą być konsekwencje, kiedy w sytuacji, w której zaczynamy uprawiać naukę, która nie ma tak naprawdę żadnego sensownego ukierunkowania, poza rozwojem nauki samym w sobie, podobnie jak życie, które nie ma żadnego kierunku poza życiem samym w sobie. Pojawia się taka dyskusja na temat cywilizacji. Tam jedna przedstawiciel ziemskiej cywilizacji, który jest tam czarnym charakterem, rozmawia z przedstawicielem cywilizacji pozaziemskiej i próbuje bronić swojego podejścia, które jest podejściem kolonizatorskim, które jest podejściem niszczącym inne cywilizacje. Mówi, że mnie interesuje ten, co jest z Ziemi, że mnie interesuje przetrwanie mojej cywilizacji. No to zostaje taki argument z drugiej strony. No tak, ale w pewnym momencie skończą się wam zasady. No to wtedy uciekniemy na inną planetę i nas kolonizuje. Ale przecież, jeżeli będziemy się skakiwać z planety na planetę, to żeby dostosować się do tamtych warunków, to za ileś pokoleń, to co tam będzie, to już w ogóle nie będzie wspominało się do ludzi, którzy teraz są, bo to już będzie kompletnie inna rasa. No oczywiście na tej ziemi mamy nie bardzo wiedział co odpowiedzieć, więc się upał, że jego interesuje człowiek i to, co zrodzi człowiek. Ale widać, jakie są ogromne ograniczenia tego, jeżeli poza tym wszystkim przetrwaniem nie mamy żadnych innych wyjścia. No to jest taka szpilka wbita trochę w ten ortodoksyjny humanizm, tak? Humanizm rozumiany trochę jako ubóstwienie człowieka i człowiek miarą wszechrzeczy. Ja pamiętam w szkole średniej to hasło, które podnoszono jako coś wzniosłego, wspaniałego, tak? Jak miał kontrze do średniowiecza. Nie wiem, czy państwo przy mikrofonach, czy panowie też pamiętają to, że renesans i humanizm był zawsze wykładany jako ta światła epoka następująca po mrocznym średniowieczu. I hasło humanistyczne, humanistów renesansowych i wszystkich późniejszych, człowiek miarą wszechrzeczy, zawsze zadaje sobie pytanie, ale który człowiek? Czy ten, który na przykład wrzuca cyklon B do komory gazowej, czy ten, który napalmem polewa bezbronną wioskę z wysokości kilkuset metrów? Który człowiek? To swoją drogą ci, którzy tak krytykują średniowiecze, to powinni przeczytać książkę Luisa pod tytułem Oficjalny Odrzucony Obraz. Właśnie. Miałem to na końcu języka zupełnie inne dzieło. To jest tak naprawdę chyba popularyzacja tak, tego, w czym on siedział, czyli literatury średniowiecznej. To nie jest książka naukowa, to jest książka popularyzatorska. Kolejnym plusem tej książki jest to, o czym pan Michał już mówi, czyli jest krótka, bo to jest książeczka w zasadzie. Rewelacja.
pojawia się na półmisie. Dzieciom kupują ulica, tak? Chociaż ta książka nie jest dla dzieci. Odwrócony obraz nie jest książką dla dzieci, jest książką, która już wymaga trochę wiedzy i wymaga trochę dyscypliny przy czytaniu, ale rzeczywiście nasz fałszywy z kolei obraz mrocznego średniowiecza rozsypuje się momentami. Tak, przepraszam, właśnie wracając do jeszcze książki, czy to jest dla nas, tak nazwijmy ludzi dorosłych, to może w tym wiecznym pośpiechu znajdziemy może dwa czy trzy wieczory na przeczytanie tej książki. Nie, nie na przeczytanie, na przestudiowanie. Przestudiowanie, tak. To nie jest książka, którą się czyta tak lekko jak kryminał, jak Agatha Christie. Chociaż jej też do końca lekko się nie czyta. Natomiast tu trzeba czas poświęcić uwagę na tą książkę, ale rzeczywiście w moim odczuciu właśnie ta lekkość pióra, lekkość Lisa jako pisarza, nie naukowca, nie apologety, ale pisarza, chyba najwspanialej się w tym odrzuconym obrazie ukazała, gdzie on o tych spraw pisze z taką właśnie lekkością, z taką swadą i niesamowitą erudycją. Nie, Lis w ogóle pisze dosyć lekko i to jest właśnie jego przewaga nad pozostałymi pisarzami, o których już mówili, czy nad Chestertonem, czy nad Tolkienem, że po prostu jego się czyta szybko, bo u wielu osób Chesterton na przykład męczy to jego wtrącenie, to dygresję. O tak, to jest męczone. Na jednej stronie 6 wątków albo 7 wątków. Tak. No to były jeszcze czasy, kiedy w powieściach umieszczały się opisy przyrody, opisy przeżyć wewnętrznych i tak dalej. Nie, to jeszcze małe dzieło, ale on zobacza z tego głównego wątku narracji. Co chwila, boczne, to nawet już nie są opisy przyrody, tylko właśnie te takie rozejścia. U Lewisa tego nie ma. Jego tok narracji w każdej książce, przynajmniej każdej, którą czytałem, jest o wiele bardziej zwarty i spójny. Nie, i potem jest właśnie to samo, co właśnie Tolkien. Też Tolkien jest rozbudowany, nie ma tych rozbudowanych powiązań rodowych, tam tworzenia się tych światów. Nie, u Lewisa jest króciutko, tak fajnie to podane jak dla dzieci. I to jest właśnie po raz kolejny, to jest przewaga Lewisa nad wspomnianymi już Szwarcami. Ale są to pisarze w magazynie relacji, ale nie da się ich przeczytać bez zapoznania tak naprawdę i zrozumieć bez wcześniejszego zapoznania się z Lewisem, który nam daje taką fajną bazę tego pogodnego jednak tej tradycji chrześcijańskiej. Tutaj ja bym się tak nie do końca zgadzał, że to jest jedyna możliwa droga. Być może opieram się na własnych doświadczeniach, bo ja do Lewisa trafiłem jako człowiek dorosły, już po zapoznaniu się i to bardzo gruntownie z twórczością Tolkiena, z życiem Tolkiena. W ogóle uważam, że twórczość Lewisa, mimo przyporządkowania głównie przez tą Narnię, tak, że to jest taka lżejsza i dla dzieci w dużej mierze, także Narnia powiększa dzieci. Nie do końca. Dorosły człowiek uważnie czyta, znajdzie sporo elementów dla siebie, podobnie zresztą pokoleniu, tutaj nie mam dygresji. Wróciłem po wielu latach, to jest absolutnie nie literatura. Zwłaszcza tatów Muminka i Morze oraz Dolina Muminków w listopadzie, które są dość mrocznymi, egzystencjalnymi historiami wyłącznie dla dorosłych, które absolutnie nie powinno dawać dzieciom. Ale zeszliśmy tutaj z domu. Ja bym nazywam się Narnida, to jest to książka dla dzieci w każdym wieku. Otóż to nie udało nam się tutaj poruszyć bardzo wielu wątków związanych z twórczością Lewisa, z jego życiem, z tą postacią. Dziękuję za poświęcony czas. Dobry ma składać się z dwóch części. Ja już się z Państwa żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Gold do rozmowy z historią w modlę są teraz historię Kościoła, bo tego było 2000 lat. Kościoły zawiodły, ludzie podli, ludzie nieuczynni, w sercach winni, to co Rodowicz śpiewa, co ty myślałeś, że to? No ja wiem, że to, żeby piosenka ładnie brzmiała, wyglądała i te to jakoś, coś do czegoś, coś o czymś. Karol Srówka, Polskie Radio. Miłośnicy historii na Białorusi mogli się zapoznać z historią formowania pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji i jego walk w latach 1917-18. Niezależny białoruski historyk
Ichar Mielniką zorganizował wycieczkę po ruinach twierdzy w Bobrujsku, którą 100 lat temu zdobyli polscy żołnierze dowodzeni przez generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Historyk Ichar Mielniką zauważa, że zajęcie twierdzy w Bobrujsku przez pierwszy Korpus Polski miało istotne znaczenie. Dla korpusu to było poważne strategiczne miejsce, bo w tej twierdzy znajdowały się magazyny całej drugiej armii rosyjskiej, dawnej carskiej armii, i do tego też tutaj była stacja radiowa, bardzo mocna. Dostawała depesze z Paryżu, z Londynu, oczywiście z Petersburga. Ichar Mielniką dodaje, że żołnierze korpusu generała Dowbor-Muśnickiego po przedostaniu się do Warszawy odegrali znaczącą rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 150 firm z Polski bierze udział w targach kosmetycznych Cosmoprof 2018, które rozpoczęły się w czwartek w Bolonii. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. Polska Agencja Inwestycji i Handlu przygotowała stoisko narodowe, mówi Beata Jesz z tej agencji. My prezentujemy polski sektor kosmetyczny. Na naszym stoisku narodowym jest możliwość prezentacji oferty oraz filmów reklamowych. Mogą się do nas zgłosić firmy, które są na targach, jak i te, które je tylko odwiedzają, nie wystawiają się. Polska jest 6. producentem kosmetyków w Europie. Przed nami są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania. Na początek magazynu Litwa. Rozpoczęła się długo oczekiwana renowacja cmentarza na Wileńskiej Rossie. Zostaną uporządkowane miejsca pochówków, kaplice oraz będzie zainstalowane oświetlenie i monitoring. Cmentarz na Rossie jest szczególnie bliski Polakom. Spoczywają tam przedstawiciele kultury, nauki oraz politycy związani z przedwojennym Wilnem. Na cmentarzu złożone zostało też serce marszałka Józefa Piłsudskiego. O renowacji nekropolii z prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariuszem Żybortem rozmawiał Kamil Zalewski. Renowacja cmentarza na Rossie ruszyła i to jest chyba najlepsza informacja dla tej jednej z najstarszych nekropolii polskich poza granicami obecnej Polski. Tak, są znani zwycięzcy przetargu i to wygrały dwie porządne takie duże spółki, Litkon i Ekstra Stetiba. Oczywiście to jest bardzo dobry znak, że już są znani, kto będzie prowadził tą renowację. Faktycznie mamy oczywiście opóźnienie około roku, ale to mimo wszystko to są pieniądze z funduszy europejskich i oczywiście trwałe przygotowanie. Musimy też wiedzieć, że Rossa to jest cmentarz zabytkowy położony po prostu na wzgórzach, jest dużo skarb wszelkiego rodzaju i dlatego no też jest ważnym zadaniem, żeby po prostu podejść do tego fachowo, żeby ocenić jaka jest sytuacja, żeby nie było tak jak na przykład teraz z górą Gielimina, że to się coś osuwa. Także po prostu no nie sądzę, że to, że lepiej później niż wcale, ale lepiej dobrze, aniżeli zrobić szybko i źle. I dlatego po prostu też jest faktem to, że samorząd miasta Wilna traktuje ten projekt jako priorytetowy i sam burmistrz miasta Wilna Remigiusz Siemasius wielokrotnie był na Rossie i bardzo pozytywnie podchodził do tej sprawy i dlatego myślę, że ta współpraca między Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą też będzie dalej pozytywnie się rozwijała. Jakie prace będą wykonane na Starej Rossie? Renowacja ma trwać około 2 lat i to jest podzielone tak jakby na 2 etapy. W pierwszym etapie będzie po prostu renowacja ścieżek, oświetlenie, monitoring, budynek administracyjny. On podróżuje jakiś taki... Druga sprawa to będzie po prostu renowacja człowiek po maturze. Wiesz, że zaczął jeździć, no i co z tego? Ale to, co było zaplanowane, że chciałby jeździć, to jest strukturę, być może też jest, to nie jest jakimś rozwiązaniem. Chciałbym, żeby po prostu naprawdę przez coś na dość widzę, w jakim stanie jest ten cmentarz, tym razem jest wyremontowany, także po prostu potrzeba jednak sobie tą infrastrukturę i Zostałem wyznawiony, że na okolicy, a z kolei, że na okolicy,
kilku dni. 26 tysięcy miasta w Chinach, to jest minus, bo co do kilometra nie da się, wyliczyć, ale tak plus minus ten tysiąc jest. No i tyle też właśnie dobijemy, czy było 167 podwórzek autostopowych, około 450 kilometrów na piechotę, z tego już tylko połowa po samej gminie, więc tego nie było. A skąd taki pomysł, żeby podróżować autostopem? Czy tam może jakaś tradycja rodzinna, czy wcześniej wybierałeś się właśnie w taką formę podróżowania? Tradycja rodzinna, znaczy moje dyscypliny autostop, owszem, biegliśmy do mocy z rodzicem i rodzicem jeździliśmy gdzieś w góry pod namiot, czy na morze pod namiot, więc gdzieś to tam zawsze mocy w podróży pod namiotem było, ale nie autostopem. Wzięło się tak naprawdę tego, jak się zawsze zaczyna jeździć autostopem, bo to jest po prostu marszałka bezpłatne, darmowe i jako że odkładamy transport, jako że najdroższa część podróży, no to to podróżowanie wszędzie, jeżeli bierzemy na to odpalają też nóżki, więc no, można mieć ograniczony budżet i pojechać daleko. Ja właśnie zacząłem po maturze z tego powodu. Przepracowałem wakacje i założyłem sobie tam 500 zł, żeby mieć na jakiś wypad. Tylko te 500 zł też nie można opuszczać, ale stwierdziłem, że biorę je przysłowiową kieszeń, klasyk na siebie i jadę. I wyjechałem do Chorwacji, Bośni, a później jeszcze udało się, że promem przeskoczyć do Włoch i mniej więcej potrafi do mnie, tylko z wysokości nie wiem. Nie możemy skończyły się pieniądze i po prostu ściągnąłeś te 4 godziny, bo powiedzieć, że to jest polskie, to jest niemieckie. Przygoda była niesamowita, bo wybrałeś się teraz pierwszy w taką podróż i też myślę sobie, że to nie tylko jak się podróżuje autostopem, ten czynnik, że jest tanio, ale też element przygody. Jakiego się ryzyka? Tak, dlatego to, że było tam tylko za pierwszym razem. Później myślę, że to stanie się schodzić na dalszy plan, bo na przykład w Azji czy na Bliskim Wschodzie ten transport jest naprawdę tani. Wszystko z Teheranu do Shiraz, to jest do prawie 1000 km, autobus tak super, to naprawdę w postach jakich tu nie ma. To jest tylko 15-20 zł, więc nie są jakieś duże stawki. Ale to co daje takie podróżowanie na autostopem, że jak powiem do stopu, to zaczynają się tylko i wyłącznie osoby, które chcą nas zabrać. Które zawsze chcą mając do powiedzenia, czy są w jakiś sposób otwarte na drugiego człowieka. A jak weźmiemy ten bilet autobusowy, czy pociąg, to po prostu siedzimy obok osoby, która nie ma wyjścia, ma kupione miejsce obok nas i niekoniecznie chce tam siedzieć. A o co z takim mówię? Ludzie zabierają nas, którzy chcą nas zabrać, opowiadają historię. Ja tu mówię, że każdy kolejny samochód jest po prostu kolejną przygodą, bo czasem jest tak, że jedna osoba po prostu sam definiuje nie tylko nasz cały dzień, ale też czasami tak, że kolejne 2 czy 3 dni. To jest po prostu super. I to jest ten czynnik właśnie takiej przygody, która odróżnia podróże w ogóle, czy podróże od takiej zwykłej turystyki. Mówi się też, że osoby, które spotykamy raz w życiu, na przykład w pociągu, czy podczas podróży autostopem, otwierają się dużo bardziej niż kabinetach psychologicznych i opowiadają historię swojego życia. Jakaś taka forma autoterapii następuje. Tak, też się zdarza. Rzeczywiście, każdy na przykład w Polsce albo w Tyskiu można dostarczyć się dogadać. Dogadać się po polsku, po angielsku i po rosyjsku. Więc to nie jest tak, że no słowa do słowa, czyli nie będzie się zaufanie, jakieś tam porozumienia. Oczywiście. Zdecydowałem, może nie spojrzała, ale jakieś tam wątpliwości i mają potrzeby do podzielenia się z tym, z osobą, które prawdopodobnie nigdy więcej w życiu nie zobaczą, a zawsze jest szansa na jakieś tam obiektywne spojrzenie z boku i jakąś radę. To rzeczywiście się zdarza, ale też pozorom nie tak często jak jakieś inne historie. To jest naprawdę, powiedziałbym, że na 100 przypadków stopa może 2-3% z takiego. Czy podróżowanie po Polsce autostopem jest łatwe? Może zacznijmy od naszego kraju, bo kiedyś była rzeczywiście tradycja dość silna. Sama czasami korzystałam, idąc na studia, z takiej formy. Zawsze dbałam się troszeczkę, bo to jednak w przypadku kobiet to jest element ryzyka nieco większy niż u mężczyzn, przynajmniej tak mi się wydaje. Potem miałam wrażenie, że to jeżdżenie autostopem jest troszeczkę takie już... Tak, nawet nie, może nie pasuje, ale że niechętnie tak, kierowcy, którzy biorą powiem tak, ja po Polsce jeżdżę mnóstwo i jeżeli mam jakby zapiętego grafiku, że tu i tu muszę być o tej godzinie i to wydarzy się na końcu, ja jeszcze na autostopem zawsze. No czy to na przykład właśnie w Majówkę ostatnio na Podlasie do Osowca, że pływałem na wieży kajakiem, czy trasa Gdańsk-Warszawa, czy jakieś mniejsze odgłoski między miastem, nie zawsze autostopem. Po pierwsze jest szybkie, bo wbrew pozorom autostop ma wiele miesięcy, autostopowiczów nie widzi się na drogach, ale
na tym naprawdę nie stanie, tylko dużo krótko się czeka niż ten klasyk polski, jeżeli masz jakieś zgodę na cmentarz, za dwa lata się zatrzyma, nie będą zakończeni na to, że ścieżki są dziurawe, tylko po prostu będą podziwiać jego piękno w troszeczkę innej odsłonie. Myślę, że tak, bo teraz to był też przyczynić pociąg, a jeszcze, żeby zatrzymać się naprawdę na cmentarzu, to zazwyczaj padają takie słowa, że cmentarz jest piękny, wspaniale, ale niestety zaniedbany. Najczęściej mam nadzieję, że po prostu będzie widać. A to różnie. To zależy, na przykład ostatnio tak z kolegą określiliśmy, że leje się rozdawiczkę do mamy. To z reguły kobiety. Nie to działa. To tak, rozmawiał tam z Zalewskim. Gdybyśmy to było nieco dwa, to znaczy, że powinniśmy kolejność rozdawiczkę do mamy. Teraz zaczynał się jakiś tam tirał z pomniejszym. W Budapeszcie wspólnie Polacy i Węgrzy obchodzili węgierskie święto narodowe. Polacy i Węgrzy spotkali się przed pomnikiem polskiego generała i naczelnego wodza węgierskiego powstania z 1848 roku Józefa Bema. Na początku uroczystości uczestnicy zaśpiewali hymny narodowe i złożyli wieńce. Odczytany został też specjalny list premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu napisał, że budowanie wzajemnych relacji polsko-węgierskich to nie tylko kontakty polityków, ale również praca wykonana przez zwykłych obywateli, samorządy czy różne organizacje pozarządowe. Na ulicach Budapesztu można było zobaczyć wiele polskich flag. Relacja Dawida Gregorcewicza. Usłyszałem w telewizji hasło, że jedziemy na Węgry solidaryzować się z narodem węgierskim. Zadzwoniłem do kolegi i spontanicznie wybraliśmy się tutaj. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo mi się podoba. Naprawdę przyjemne. Fajnie się naprawdę czuję. Polak, Węgier, dwa brata. I do szabli, i do szklanki. Jakie sanitarze państwo odbierają? Bardzo są przyjaźni, restauracje wszędzie pytają się, skąd jesteśmy. Czują, że Polacy przyjeżdżają na to święto. Węgrzy są bardzo przyjaźni. Mało tego, bardzo radośni. Jak zobaczyli, że my z Polski jesteśmy już w Budapeszcie, to przy metrze, czy w autokarze witali nas i dziękowali, że jesteśmy. Przyjaźń polsko-węgierska na pewno przetrwa na wiele, wiele lat. Przekazujmy młodym pokoleniom tą historię. Chodźmy do. Uczestnicy wspólnych obchodów węgierskiego święta narodowego wzięli też udział w Marszu Pokoju. To znosi jakąś powiedzmy samotność tego typu rzeczy, ale ja preferuję na takie długie wyprawy, jak właśnie ta ostatnia 4 miesiące, to jednak. No tutaj mowa o samotności. Mowa o samotności być nie może, dlatego że autostopa, która jest taką formą, że ciągle jest w magazynie polonijnym teraz przenosimy się na Krym. Kilka dni temu minęła czwarta rocznica rosyjskiej aneksji Półwyspu. Pochodząca z Czerniowców, stolicy ukraińskiej Bukowiny, Józefa Myszkowska kieruje związkiem Polaków w tym regionie. Do niedawna organizacja liczyła około 1000 osób, teraz ich liczba spada. Dlaczego? To pytanie zadał w siedzibie związku w Symferopolu Piotr. Zaraz to już mniej, dlatego że starsze to tak nie bardzo chłodzą, ale żeby potem się podzielić w postaci książki. Tak, wjechało do Polski. Bardzo dobrze. Cały czas, czy wraz z zakończeniem książki? Nie, ja sobie tego powiem, że prowadzę i prowadzę bardzo długo. A książka to właśnie... To wyszło, ja to mówię, że przez przypadek trochę, bo... A właśnie, jak tutaj wygląda sytuacja? Na czym polega państwa działalność? Na czym? Na tym, że tego święta wszystkim starszym ludziom pomagają młodsi. Na cmentarzu były nacjonalistki krajowo-kiem polskie. Polacy z domy tego tygodnia pomagają. Także, no, coś pięknego, czego się nie spodziewałem. Ja się nie śmiał określać, nie napisałem, bo tego mnie naprawdę bardzo No tak, ale blok jest naprawdę ciekawy, że to jest czy został nagrodzony. Tak,
Stawiam do naszej dziewczyny, która przestała wciąż w ciągu samochodu z nim, dała mamy. Mama po dwóch dniach napisała jej SMS-a. Wiesz co? To może rzeczywiście pojedziemy do tego Poznania, ale co stawiam. Próba charakteru, jakieś odporności i szkoła życia. No tak, ale czy w zamian coś dają, czy jakoś wspierają Państwa działalność? To na pewno, nic. Chociaż ja nie ukrywam, że też miałem kryzys, nie jeden, nie dwa, ale więcej. Rzeczywiście był moment, kiedy miałem dość, chciałem się, może nie wracać, ale chciałem po prostu schodzić do czystej pościeli, umyć się pod gorącą wodą, bo miałem na przykład takie kryzys, że przez 6-7 tygodni nie miałem ciepłego prysznica. Na przód to my dostawali 12 tysięcy na kontury z Ukrainy. Ale to jest coś, co teraz wspominam ze śmiechem i co oczywiście do tego przygotowywałem, bo to jest takie podróże, a pierwsza autostopem 2-3 tygodnie, to jeszcze znacznie później, nie wiem, miesięczna, półtora miesięczna, dwumiesięczna, nie to ponad. Więc gdzieś tam te granice, jakieś, mówimy tu, wytrzymałości, były przesuwane stopniowo i w jaki sposób się tam przystosowałem do tego, ale tak czy inaczej uważam, że jeżeli ktoś potrafi zacisnąć prawdziwie zęby i się zmotywować, i to da radę, to naprawdę da radę i to pokocha. Przemek Sokowski właśnie pokochał taką formę podróżowania, czyli autostopem przez świat i przez życie. To akurat tytuł książki, autostopem przez życie. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Radio Maryja, Fatia, na przykład oglądają Państwo tutaj filmy polskie? Jest taka możliwość? Już teraz jeszcze ni razu nie był. A do tego przy Ukrainie bardzo często filmy były. Bardzo często były filmy, dużo filmów było. Kino, tutaj jest kino, do tego duża zali, tak, zawsze tam. І тако ми своє нам було все то безплатні, і так ми люди приймали безплатні, ні польська не брала нічого, привозили фільми, були різні фільми, теж були фільми. А як ще пані вдало так польський заховати, знайомість польського? У нас була, бабця була з такого роду, родини з такого, у нас не було розмови вдома. Ані ні слова не могли, не розмовляли, бо у нас було все так, як ми бавилися на дворі, розмовляли там з дітьми, а вміли, і бабця мені, навіть я і французький взяла, бо бабця вчилася, і того була в Франції, як дівчина була, то взяла французький. А прибігнемо додому, а бабця кричить, я там, як розмовляла на дворі з дівчинками, там з дітьми, так біг на я бачив, ти як розмовляєш? Ну, розмовляй по-людську. Мій бабці, а я що? Бялком чи щеком? Ти хто? А, то зараз є такий вірш, поляк малий. Завжди, ти хто? А, ну, запам'ятала, припрашам, полька. Не беда, він. No dobrze, ale przez tyle lat, no jednak pani, i prawda, i tutaj. Ja rozmawiałam cały dom, u nas po polsku rozmawiali, ja bardzo czytałam dużo, a to jak ja już tam mieszkałam na Syberii, to ja tam bardzo dużo czytałam. Czytałam, bo rozmawiać nie było z kim, no tak jak pojadę do domu, do Czerniowiec, to tam już brat był i brat już także umarł. Dzieci jego, i no u nas tak wychowała nas babcia, że u nas polskie nie zapamiętam. A proszę powiedzieć, a pani teraz nie myślała o tym, żeby wrócić do Czerniowców? Ja pojadę do Czerniowców. Jeszcze trochę, bo ja zaraz została się jedna. W Symferopolu był Piotr Pogorzelski. W
ognisku polskim w Buenos Aires odbyła się wyjątkowa uroczystość. Uhonorowano 94-letniego kapitana Antoniego Żebrowskiego. W czasie II wojny światowej Żebrowski wykonywał loty bojowe w 307 nocnym dywizjonie myśliwskim lwowskich puchaczy jako radionawigator. Jego załoga strąciła 3 niemieckie samoloty. Po wojnie i demobilizacji wyemigrował do Argentyny, gdzie mieszka do dzisiaj. W uznaniu zasług decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy Antoni Żebrowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał z rąk ambasadora Rzeczpospolitej w Argentynie Marka Pernala. Halina Ostas. Pan Antoni Żebrowski od lat mieszka w Argentynie. Tutaj osiadł po wojnie i tutaj przebiega ten okres jego życia. Tutaj w tej chwili mieszka w domu opieki prowadzonym przez polskich księży w polskiej misji katolickiej. I fakt, że jest bohaterem walki o angielskie niebo i o polską wolność zarazem, jakoś długo umykał uwadze. Pan Antoni Żebrowski jest człowiekiem niezwykle skromnym, cichym, nie okazującym swoich zasług, ani o nich nie mówiącym. I wydało się nam rzeczą bardzo potrzebną przypomnienie jednak jego postawy, jego patriotyzmu, jego zasług. Mimo tego, że on sam, jak mówię, bardzo, bardzo daleki od wszelkich splendorów. I najpierw w zeszłym roku mieliśmy przyjemność wręczyć panu kapitanowi patent kapitana, to znaczy awans na stopień kapitana. Poprzednio był porucznikiem, a teraz, kilka miesięcy później, wręczyłem mu razem z naszym attaché wojskowym Krzyż Oficerski Order Odrodzenia Polski, nadany mu przez pana prezydenta Rzeczypospolitej w uznaniu jego zasług dla patriotyzmu, dla budowy dobrego imienia Polski, dla wychowania młodych pokoleń Polaków. To wspaniałe, że udało się odznaczyć tego bohatera, bohaterskiego lotnika wysokim odznaczeniem. Tak, ja się bardzo cieszę. To jest powód do wielkiej satysfakcji. Zresztą podobnie odebrali to odznaczenie wszyscy zebrani w ognisku polskim, przyjaciele, znajomi, członkowie polskiej wspólnoty tutaj w Buenos Aires. To jest taki moment, w którym stają nam przed oczami zarówno zasługi kapitana Żebrowskiego, jak i to właśnie jego skromność niezwykła. Ja to powtarzam, ponieważ to jest zdarzające. Mieliśmy okazję podczas tej uroczystości obejrzeć film dokumentalny, który został nakręcony pod auspicjami naszej ambasady o kapitanie Żebrowskim. Film, w którym on mówi o swoich losach wojennych, powojennych i na końcu mówi, przecież ja nic nie zrobiłem, nie jestem zupełnie nikim. I to naprawdę jest taka wzruszająca chwila, bo człowiek, który ma tak ogromne zasługi, z taką niezwykłą skromnością, mówi o tym i przypomina, że tak naprawdę jego życie było całe poświęcone służeniu Polsce i to jest, powiedziałbym, bardzo wymowne, bardzo, bardzo ważne i bardzo przemawiające do wszystkich. Mam wrażenie, że wszyscy, którzy oglądaliśmy ten film, byliśmy naprawdę bardzo, bardzo głęboko wzruszeni. Ta uroczystość miała też niezwykłą oprawę, bo o historii 307 Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego Lwowskich Puchaczy opowiadali też specjalni goście z Wielkiej Brytanii. Mieliśmy przyjemność wysłuchać, obejrzeć prezentację i wystawę przygotowaną przez grupę zapaleńców, nazwijmy to tak, przez osoby, które w Wielkiej Brytanii i w Polsce zajmują się dokumentowaniem historii Dywizjonu 307. Polsko-brytyjska organizacja, która właśnie Dywizjon 307 traktuje jako jednostkę, którą chcą specjalnie wspamiętniać. Oni są związani z Exeter. Exeter, miasto w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie Dywizjon stacjonował. I tam w Exeter jest w sposób szczególny pamiętany. W siedzibie władz miejskich w Exeter każdego roku, w dniu, w którym jest przypominane właśnie funkcjonowanie Dywizjonu, wisi polska flaga. I przedstawiciele tej organizacji, jeden przedstawiciel, który przybył z Wielkiej Brytanii i dwóch młodych ludzi, którzy przybyli z Polski, opowiadali nam o Dywizjonie i oczywiście o kapitanie Żebrowskim, jako tej osobie, która tutaj u nas w Buenos Aires historię tego oddziału ucieleśnia. Panie
Panie ambasadorze, a czy w Argentynie mieszka jeszcze wielu zasłużonych kombatantów? Tak, staramy się pamiętać. Ta grupa uczestników zmagań wojennych niestety maleje. I jest to w tej chwili naprawdę kilka osób bardzo posuniętych wiekiem. My pamiętamy o nich zarówno przy okazji świąt państwowych, jak i przy okazji wydarzeń związanych z historią polskiego oręża. Zawsze o nich pamiętamy, ale w takich momentach, w których chcemy zaznaczyć nasz polski udział w walce o demokratyczną Europę, w walce o wolność, w walce z faszyzmem, wtedy oni zawsze są jakby naszymi bardzo ważnymi, bardzo cennymi sojusznikami. Tyle czynimy. Ważne, żeby tę pamięć utrwalać i przekazywać jak największej liczbie odbiorców. Bardzo dziękuję. Mówił pan Marek Pernal, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires. Dziękuję bardzo. Z ambasadorem Rzeczypospolitej w Argentynie, Markiem Pernalem, rozmawiała Halina Ostas. Polacy w świecie. Zmieniamy kontynent. W Iwano-Frankiwsku, czyli dawnym Stanisławowie, ostoją polskości jest kościół katolicki. W parafiach toczy się życie kulturalne podtrzymujące polskie tradycje. Z wikarym miejscowej parafii, Remigiuszem Oleniaczem, rozmawia Iwona Piętak. Wcześniej pracowałem w parafiach w Pnikucie, to jest lwowskie województwo koło Mościsk, taka wioska. Później przez 3 lata pracowałem w Stryju, to też lwowskie województwo. A następnie na tarnopolskiej ziemi, w takich wioskach jak Stary Skała, Dnowosiółka, Połapanówka i Chmieliska. Iwano-Frankiwsk to jest duże miasto. Polaków jest tutaj według różnych szacunków od 2,5 do 3 tysięcy. Kościół i parafia wyglądają bardzo okazale. To znaczy, że ta miejscowa społeczność stara się o to, żeby ten Dom Boży wyglądał przynajmniej zewnętrznie dobrze. Tak jest. No, można powiedzieć, że jest grupa parafian takich, którzy żyją kościołem, żyją polskością, troszczą się o tradycje, tradycje polskiej kultury, tradycje chrześcijańskie, religijne, ale są ludzie, którzy też przychodzą, bo inna jest sytuacja taka, można powiedzieć, na wiosce, a inna jest w mieście, jeszcze w takim dużym mieście. Na wiosce nie ma takich przejść, jeśli ktoś nigdzie nie chodzi ani do cerkwi, ani do kościoła, czy z cerkwi przychodzi do kościoła. Na wiosce jest raczej to niemożliwe, z tego względu, że wszyscy się znają, jest taka więź. Ktoś chodzi do kościoła, to jest ta wspólnota, jeszcze to jest to pojęcie kościoła polskiego, nie kościół rymokatolicki, tylko kościół polski. I ktoś przechodzi z cerkwi do kościoła, no to raczej to jest niemożliwe, bo ta presja społeczeństwa jest wielka. A tutaj pojawiają się dużo osób takich, którzy no nigdzie nie chodzą, nawet sami ojcowie z cerkwi grekokatolickiej mówią, że to jest niewielki procent ludzi, jaki w niedzielę uczestniczy w Eucharystii. Na miasto, które liczy około 300 tysięcy ludzi, jednak jest 40 cerkwi grekokatolickich w Iwano-Frankiwsku, 7 prawosławnych i 1 kościół. Ale niewielki procent, nawet sam biskup grekokatolicki mówił, tych ludzi, którzy w niedzielę uczestniczą, żyją w parafii, uczestniczą w liturgii, w sakramentach jest niewielki. To może być jakieś kilkanaście procent w całości miasta. I dlatego też pojawiają się nowe osoby, które chcą uczestniczyć w życiu parafii. A to przez to, że też się wychodzi, bo jest tutaj w parafii nauka języka polskiego, języka czeskiego, angielskiego. Są także msze święte w języku polskim, ukraińskim, w języku angielskim dla społeczności afrykańskiej, bo tu jest wielu studentów. Jest specjalna msza święta niedzielna anglojęzyczna, no, w której uczestniczy około czasami może być 60 osób. W niedzielę mamy tutaj w Iwano-Frankiwsku 4 msze o godzinie 10 na języku ukraińskim, suma, główna msza święta o 12 na języku polskim, o 14 dla tych studentów, anglojęzyczna msza święta o godzinie 14 i wieczorem o godzinie 18 w języku ukraińskim. A w tygodniu, jeśli msza święta jest rano, to jest w języku polskim, a jeśli wieczorem, to w języku ukraińskim. Spotyka się ksiądz często z parafianami tak na ulicy, w jakichś sytuacjach takich poza kościołem. Jak wyglądają te spotkania? Rozmawiają państwo po polsku? Mówią o tym, co się u kogo dzieje? Jest specyfika, że mamy wizytę duszpasterską. Wizyta duszpasterska odbywa się w taki sposób, że my dajemy karteczki, takie zaproszenia, i kto pragnie zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską, wpisuje swój adres, imię, nazwisko i nawet dzień
i godzinę, o której chciałby być, aby kapłana przyjąć. I to jest znowu spotkanie z taką życzliwością. Wielka gościnność, otwartość. Czy w czasie tego krótkiego na razie pobytu tutaj w parafii w Iwano-Frankiwsku były takie chwile, kiedy ksiądz zobaczył, że ta praca daje owoce? Jakiś taki błysk, który się pojawia. Wiadomo, że zrobiło się coś wielkiego, chociaż może czasami to był mały gest, mała, wydawałoby się, sprawa. Tutaj w porównaniu z parafią, gdzie wcześniej pracowałem, cztery wioski w tarnopolskim województwie. Tam jednak ludzie są zapracowani. To jest praca na polu, na roli. I u tych ludzi rzadko na twarzy taki pojawił się uśmiech, taka radość. Jednak to była ciągle taka praca, praca i jeszcze raz praca. A tutaj znowu ludzie sami są otwarci. Z wikarym parafii w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie, księdzem Remigiuszem Oleniaczem, rozmawiała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Przez 4 dni w Ziemi Świętej przebywali polscy kombatanci oraz polscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Wizyta miała charakter pielgrzymki. Z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Janem Józefem Kasprzykiem, rozmawiał Michał Fedusio. Panie ministrze, powiedzmy może słów kilka o genezie samego wyjazdu do Ziemi Świętej i też celach tej podróży, bo one wiążą się raczej z kwestiami historycznymi, aniżeli tymi bieżącymi sprawami na linii Warszawa-Tel Awiw. Pielgrzymka weteranów walk o niepodległość do Ziemi Świętej planowana była już w ubiegłym roku, dlatego że w ubiegłym roku przetarliśmy ten szlak. W zeszłym roku po raz pierwszy od wojny udali się tu w sposób zorganizowany polski kombatanci. W tym roku udali się po raz drugi, a przyczyny są trzy. Trzy rocznice, bardzo ważne dla naszego doświadczenia historycznego. Pierwsza rocznica to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. I weterani, którzy są razem z nami, to są i żołnierze armii generała Władysława Andersa, ale również żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, bardzo pragnęli, aby w tym roku być właśnie tutaj w Ojczyźnie Jezusa Chrystusa, w Ziemi Świętej, aby podziękować za dar wolności, za dar niepodległości. Drugi powód to rocznica 75. obecności w Palestynie, w Ziemi Świętej armii generała Władysława Andersa. To 75 lat temu, w 1943 roku, żołnierze generała Andersa znaleźli się tutaj, przeszli piekło sowieckich łagrów, wyprowadzeni przez generała Andersa tutaj. Tutaj nabierali sił, nabierali mocy i nabierali przede wszystkim wiary, aby potem maszerować, aby wyzwalać Europę spod niemieckiego jazma okupacji, a ich szlak bojowy wspaniały, prowadzący przez Półwysep Apeniński, pewnie nie odbyłby się, gdyby nie to umocnienie tutaj w Ziemi Świętej i też odpoczynek, przeszkolenie po okresie łagrów sowieckich. Przypominamy też podczas naszej bytności o wydarzeniu niezwykle ważnym, które 75 lat temu miało miejsce. Mianowicie pamiętajmy, że wtedy szeregi II Korpusu Polskiego opuściło blisko 3000 żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego. Generał Anders nie wyciągał w stosunku do nich żadnych konsekwencji. Co więcej, rok później zostali objęci specjalnym dekretem prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie amnestyjnym, a dzięki ich pozostaniu tutaj w Palestynie możliwe było powstanie 70 lat temu państwa Izrael. I wreszcie trzecia rocznica, to 65. rocznica powstania Instytutu Yad Vashem. Są z nami polscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Są ci, którzy w czasie okupacji niemieckiej zachowali się niezwykle heroicznie, którzy ratowali swoich współbraci, współobywateli od zagłady, poświęcając często swoje zdrowie, a ryzykując oczywiście życie. Dla nich to w wielu przypadkach pierwsza wizyta w Instytucie Yad Vashem. Są odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, ale dopiero będą mogli po raz pierwszy zobaczyć swoje nazwiska w Instytucie Yad Vashem. To jest zresztą miejsce, które zwieńczy naszą kilkudniową pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Miejsce, gdzie każdy Polak może z dumą odnotować, że najwięcej drzew i najwięcej tabliczek upamiętniających zawierają nazwiska polskie, bo Polacy w czasie okupacji niemieckiej zachowali się wspaniale, zachowali się heroicznie, zachowali się jak trzeba, broniąc swoich współbraci przed zagładą, jaka czekała ich ze strony okupanta niemieckiego. I na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Edward Dyjak promuje Polskę nie tylko polskim akcentem, ale także upowszechniając polskie rzemiosło artystyczne wśród Amerykanów. Jak to wszystko się zaczęło? O tym rozmawia z Janem Pachlowskim. Gościem Polskiego Radia 24 jest Edward Dyjak, który zajmuje się sprzedażą na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych polskiego rzemiosła artystycznego. Jak to się w ogóle stało, że zaczęło się zajmować się tym i w jaki sposób także promować tutaj polską kulturę na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych? Dzień dobry Państwu. Przyjechałem do Ameryki
1984 roku i ja, każdy Polak, zaczynałem od remontów, od pracy w restauracji, ale zawsze myślałem, żeby robić coś innego, bo mieszkałem w miejscowości wypoczynkowej, górskiej i miałem bardzo dużo turystów przyjeżdżało z Nowego Jorku, z New Jersey. Pewnego dnia przyjechał mój stryjo z Australii i zobaczył w moim mieszkaniu rzeźby, polskie pudełka, powiedział: Edward, to są piękne rzeczy, takie rzeczy nie widziałem nigdzie. Resztę, co jest w sklepach, to jest wszystko chińskie, ale to, co ty masz, to jest coś innego, to powinieneś iść w tym kierunku. I pewnego dnia w 90-tych latach pojechałem do Krakowa na próbę, zakupiłem za kilka tysięcy dolarów polskie szachy, pudełka, bursztyn, rzeźbę. Przyjechałem na rynek, tak bym powiedział, ale już tutaj w Stanach i zaskoczenie. Pierwszy dzień sprzedałem na jakieś 1000 dolarów, a dopiero 1/3 paczki. Drugi dzień, następny 1000 dolarów. To dopiero jest, bym powiedział, 2/3 paczki, znaczy mojej walizki, a miałem taki walizek 3. I zacząłem sprzedawać częściej. Po jakimś czasie zauważyłem, że rzemiosło schodzi, ale moje rzemiosło bardziej dobrze sprzedawało się takie, które Amerykanie lubią. To znaczy polskie wykonanie, ale amerykański styl. I zacząłem... zrobili na moje wykonanie ludzie na Podhalu szkatuły, rzeźbę, wyroby z bursztynu, wyroby ze skóry. Pod każdy muszę sprzedawać po różne inne wzory, bo ponieważ nie zawsze to, co polskie, dobrze sprzedaje się w Ameryce. To musi być wykonanie polskie, ale amerykański wzór. Masz sklep, ale również sprzedajesz te rzeczy na przeróżnych festiwalach. Jak właśnie wygląda twoja praca związana ze sprzedawaniem polskiego rzemiosła? Podkreślamy, bo sprzedaję przede wszystkim na wschodnim brzeżu Stanów Zjednoczonych, od Bostonu po Nowy Jork, nawet po Florydę. Widzisz, sklep jest takie coś, że nie zawsze przyjdą ludzie do sklepu. Czasami jest dobry dzień, czasami jest zły dzień. A jak jadę na festiwal i wiem, gdzie przyjeżdża 10 czy nawet 30 tysięcy ludzi, no to już wtedy można mieć dobrą sprzedaż. Robię specjalizacje, robię festiwale irlandzkie, niemieckie, żydowskie, rosyjskie, polskie. I pod każdy muszą być wzory pod tych właśnie, pod tą nację. Dziękujemy. Gościem Polskiego Radia 24 był Edward Dyak, który, jak Państwo słyszeli, opowiedział nam prawie jak bajkę, jak w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim na wschodnim brzeżu, ale również w środkowej części kraju sprzedaje się polskie rzemiosło, polską kulturę w jakiś sposób właśnie w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu magazynu polonijnego. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Polacy w świecie. Powtórka programu. Życie z duszą czy bez? Życie z duszą czy bez? Przy mikrofonie Filip Memches. Samodzielność i zaradność w oczach człowieka XXI wieku to z pewnością cnoty. Są one niezbędne do osiągnięcia życiowego sukcesu. Czy jednak nie stanowią one pułapki? Czy człowiek może wyłącznie na sobie polegać? Na te i inne pytania spróbujemy dziś odpowiedzieć z księdzem profesorem Robertem Skrzypczakiem, tłumaczem książki księdza Dolindo Ruotolo W Twej duszy jest niebo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam serdecznie Pana i słuchaczy, szczęść Boże. Ksiądz Dolindo Ruotolo, postać chyba wciąż w Polsce mało znana, ale wciąż wiemy, ale jednocześnie wiemy o tym kapłanie coraz więcej. Skąd zainteresowanie księdza tą postacią? Po raz pierwszy spotkałem się z tą postacią jeszcze jako kleryk, gdy jeździłem na naukę języka włoskiego i byłem goszczony przez jedną rodzinę w Maceracie, to jest takie miasteczko w środku Włoch. Oni mi mówili wówczas o takim kapłanie duchowości, który uczy ludzi modlitwy absolutnego zaufania. Byli bardzo zafascynowani tą modlitwą. Mówili właśnie: w trudnościach módl się, Jezu pensa ci tu, Jezusie, ty się tym zajmij. Ja wówczas nie zapamiętałem, o kogo chodzi, ale ta modlitwa mi została w pamięci. I potem, gdy przy okazji studiowania trochę życia ojca Pio, natrafiłem na kolejny ślad, gdy Neapolitańczycy przyjeżdżali do stygmatyka ojca Pio, to on mówił: dlaczego przyjeżdżacie do mnie, skoro macie świętego u siebie, w Neapolu? Ja jestem synem celnika, ja lubię szukać. Więc poszedłem kopać, kim jest ten święty z Neapolu, i w ten sposób dokopałem się tej fantastycznej perły w kościele, jaką jest ksiądz Dolindo Ruotolo,
coraz bardziej, Bogu dzięki, znany i coraz mocniej oddziałujący na polską wyobraźnię, polską duchowość. Ksiądz użył słowa święty, ale mówimy o człowieku, który nie jest jeszcze wyniesiony na ołtarze. Nie jest jeszcze wyniesiony na ołtarze, chociaż za życia już był traktowany jako święty człowiek. Ludzie, którzy tam mieszkają, w tej dzielnicy, gdzie spoczywa ciało księdza Dolindo, w kościele Matki Bożej z Lourdes i świętego Józefa, to obrazowo mi tak mówili: Padre, widzisz tam to skrzyżowanie na dole, tam daleko, tak, tam gdzieś kończyła się kolejka osób, które czekały na spowiedź albo na doradztwo duchowe u księdza Dolindo. 8 razy na dzień nieraz przepowiadał w różnych kościołach na Apolu. Był zapraszany także do domów. Był słynny z tego, że otrzymał taki dar od Boga, nazywa się lokucja, czyli tak jakby taki wewnętrzny dialog z Chrystusem albo z Marią, co wyrażało się tym, że on, rozdając obrazki ludziom, wypisywał im coś na tym obrazku. Ludzie byli zaskoczeni, bo to tak niesamowicie odpowiadało sytuacji, w jakiej się znajdowali. Tak jakby on był w ich życiu, ich znał, i dostawali odpowiedź. Zresztą taka jedna odpowiedź przyszła także do Warszawy. I co to było? To był rok 1965, lipiec, 2 lipca, i dociera na adres ambasady włoskiej w Warszawie dla księcia Witolda Laskowskiego, dyplomaty, kartka pocztowa od księdza Dolindo Ruotolo z Neapolu. Ktoś mu powiedział, że jest właśnie taki pan Laskowski, który interesuje się Matką Bożą, no i bardzo poprosił o modlitwę wtedy księdza Dolindo. I tam ksiądz Lindo mu napisał mniej więcej coś takiego: Maria do duszy. On zwykle taki tytuł dawał: Jezus do duszy, Maria do duszy, dwukropek. Tak jak niegdyś wielki polski król Jan z 20 000 wojska zdołał uchronić Europę przed nadciągającym niebezpieczeństwem tureckiego islamu, tak niebawem powstanie wielki polski papież Jan, który zdoła ocalić Europę i świat od jeszcze bardziej zagrażającego niebezpieczeństwa ateizującego komunizmu. Zapamiętaj to sobie. Módl się za mnie, módl się za ciebie, błogosław mi ubogi ksiądz Dolindo Ruotolo. Ta kartka została odnaleziona, kiedy Jan Paweł II został wybrany papieżem 13 lat później. Ten wielki polski papież Jan. Jego przyjaciel, słowacki James Bond, Paweł Chmielica, który oficjalnie działał w komunistycznej młodzieżówce partii Czechosłowacji. Nikt nie wiedział, że jest wyświęconym kapłanem. Temat na oddzielną dyskusję, a jeszcze lepiej na hollywoodzki film. 007. On się zaprzyjaźnił z Wojtyłą i przyniósł mu, odnalazł tę kartę, kiedy Karol Wojtyła był już papieżem. Jan Paweł II prosił, żeby mu zrobić kopię i odesłał oryginał do właściciela, mówiąc: tylko pilnujcie tego, bo to kiedyś będzie świadczyło o świętości tego kapłana. Zaraz po śmierci księdza Dolindo, właściwie 2 lata po śmierci, zostało jego ciało ekshumowane i przeniesione do kościoła. Było w całości. Była świeża krew także. I od początku rozpoczął się proces informacyjny i beatyfikacyjny. On właściwie został przerwany w momencie, kiedy postulator tego procesu, należący do zakonu, który ma w tej chwili problemy, papież Franciszek nałożył na ten zakon też zarząd komisaryczny. To wszystko jakby wstrzymało ten proces, ale Bogu dzięki. Ucieszyłem się bardzo, bo w listopadzie 19, to jest rocznica śmierci księdza Dolindo, kiedy byłem w Neapolu, tam właśnie modlić się przy grobie, biskup pomocniczy Neapolu przywiózł list od kardynała Zeppe, że archidiecezja podejmuje się reaktywacji procesu kanonizacyjnego i beatyfikacyjnego księdza Dolindo. Tutaj ksiądz powiedział o tym, że do księdza Dolindo odsyłał ojciec Pio, i rodzi się takie pytanie, czy to nie jest tak, że ojciec Pio był w swojej świętości bardziej spektakularny, to znaczy mówi się przede wszystkim o cudach, prawda, w przypadku ojca Pio. Może ksiądz Dolindo w porównaniu z ojcem Pio był taki bardziej prozaiczny, bardziej banalny. Może tutaj tkwi problem, ale to też pokazuje to, jak my myślimy w ogóle o duchowości, o religijności. To obnaża w pewnym sensie nasze myślenie, czego oczekujemy tak naprawdę od Pana Boga. Święci często nie mieszczą się w swojej epoce. I dlatego też ksiądz Dolindo absolutnie się nie zmieścił w tamtych czasach. Ojciec Pio był znany, bo był wielkim spowiednikiem. Fama się roznosiła właściwie do dzisiaj.
W większości autobusów, pizzerii, fryzjerów jest postać ojca Pio. Natomiast ksiądz Dolindo został przygnieciony całą serią wewnętrznych prześladowań w kościele. Właściwie szykan, restrykcji. On był bardzo inteligentny, zakochany. Przepraszam, ale ojciec Pio też miał kłopoty w kościele. Ojciec Pio miał kłopoty, też się nie mieścił. Był na nieco ponad 2 lata zawieszony w czynnościach kapłańskich na potrzeby procesu. Ksiądz Dolindo był zawieszony w sumie 19 lat. Poddany najsurowszej karze, jaka może spaść na kapłana. Nie mógł przepowiadać słowa, nie mógł spowiadać, w końcu nie mógł odprawiać mszy świętej. Kiedy święta inkwizycja postawiła go przed trybunałem, na czas procesu nie mógł nawet przystępować do komunii świętej. Po tych wielu latach on przeszedł dużo szykan, potem został zrehabilitowany. On miał zresztą wielu przyjaciół wśród wielu hierarchów kościoła, biskupów, kardynałów, nawet Pius XI bardzo mu sprzyjał. Także pod koniec... Co takiego się stało w takim razie? Pod koniec życia... Bo to 19 lat, bardzo dużo. Czym tak bardzo naraził się ksiądz Dolindo? No, to dużo jest tych elementów. Pierwszy to jest, że jako młody kapłan był bardzo inteligentny, został poproszony o sporządzenie takiej teologicznej ekspertyzy jednej wizjonerki z Sycylii. Potem poglądy tej wizjonerki zostały przypisane jemu. Czytanie akt procesowych, niektóre wczytywają się, to jest absurd. Na przykład ksiądz Dolindo odrzucał nacisk ze strony świętej inkwizycji, żeby potępił jako kapłan tę kobietę. On nie chciał jej potępić, więc to się wszystko ciągnęło. No w każdym razie, kiedy został zrehabilitowany około 36-37 roku, to okazało się, że on ma wszystkie te same duchowe właściwości, co ojciec Pio, bez widocznych stygmatów, czyli umiejętność czytania w sercach ludzi, umiejętność prorokowania, dar rozróżniania. Stąd właśnie ta wielka fama, która się wokół księdza Dolindo wytworzyła, a z drugiej strony z tymi przywalony tymi problemami jakby to pozostał, został w Neapolu, jakby takim świętym lokalnym. I to jest bardzo znamienne, dlatego że my żyjemy w czasach, w których bardzo często księża, duchowni, którzy są prześladowani, no, wynoszeni są na piedestał ci, którzy buntują się, którzy stawiają czoła, tak to nazwijmy umownie, władzom kościelnym, którzy sprzeciwiają się swoim zwierzchnikom. Można powiedzieć, że ta pokora, taka jaką prezentował ksiądz Dolindo, no nie jest dzisiaj w cenie. Nigdy nie powiedział żadnego kwaśnego, złośliwego słowa ani o hierarchach kościoła, ani o kościele. Zresztą nawet na jego grobie został umieszczony jeden napis wyciągnięty z jednego z jego listów. Kochałem zawsze mój kościół, który zranił moje kapłaństwo. No, trzeba jeszcze dodać, że niektóre księgi księdza Dolindo, on pozostawił 33 tomy, każdy tom po 800 stron, komentarzy do wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Niektóre tomy, kiedy umierał, jeszcze były prawie że na indeksie ksiąg zakazanych, to znaczy mówię prawie, bo w tym samym czasie mniej więcej został indeks ksiąg zakazanych zlikwidowany przez Pawła VI. A w każdym razie on sam wiele wycierpiał, ale był ogromnie pokorny i wszystkie te próby pokory przechodził doskonale. Zresztą stąd się wzięła ta jego duchowość całkowitego zaufania wobec Boga. On mówił, jeśli cię spowie jakaś ciemność, jeśli przygniatają cię jakieś problemy, boisz się, że one cię zmiażdżą, nie panikuj, nie wpadaj w lęk, tylko ze wszystkich sił, które w sobie jeszcze znajdujesz, wołaj, Jezusie, Ty się tym zajmij, wołaj, powtarzaj to nieustannie, a zobaczysz, co to znaczy, że w pewnym momencie pokój Boży zacznie wnikać w Twoje serce. I wielu ludzi się tego chwyta dzisiaj. Ja jestem zdumiony, że w Polsce się tak bardzo przyjęła postać księdza Dolindo i tak wielu ludzi doświadcza błogosławionych skutków tej modlitwy, poczynając od małżeństw, które przeżywają kryzysy, a kończąc na Centrum Onkologii. Widzę, jak bardzo ksiądz Dolindo też pomaga osobom zaangażowanym w korporacje, wyjałowionym w środku, przejętym spłacaniem kredytów i tak dalej. Ta duchowość, całkowitego zaufania jest jak maska tlenowa. Rzeczywiście, no, ojciec Pio powiedział o nim, w twojej duszy jest niebo. Tak jest też tytuł książki, o której rozmawiamy. Tak rozpoznał ojciec Pio księdza Dolindo, kiedy się spotkali w San Giovanni w 1958 roku. Na zakończenie mu to powiedział.
A być może to pociąga, bo ludzie szukają nieba. Tylko że niektórzy się zniechęcają, bo myślą, że niebo jest gdzieś ponad firmamentem, ponad gwiazdami, czyli daleko stąd. Okazuje się, że niebo jest w człowieku. W takim małym kapłanie z Nabolu, który coraz bardziej staje się, przemawia do nas. I który odpowiada na czas kryzysu. Tutaj na okładce książki przytoczone są księdza słowa. Ksiądz Dolindo przyciąga uwagę, bo to święty na czas kryzysu, czyli też święty dla tych ludzi, którzy stawiają, tak jak na początku mówiłem, na samodzielność i zaradność, którzy trochę bałwochwalczo traktują samodzielność i zaradność. Gracja Ruotolo, żyjący kustosz jego pamięci, to jest jego bratanica i jedna z córek duchowych, ona mi kiedyś powiedziała, ksiądz Dolindo cię wybrał. I rzeczywiście ja doświadczam jego pomocy, bo on jest rzeczywiście patronem wszystkich moich kryzysów. Kryzysu zdrowotnego, który przechodziłem. Także pewnych kryzysów czasami zmęczenia, wyczerpania, braku sensu tego, co robię. On zawsze mi przywraca właśnie sens wierzenia, że w każdej sytuacji, w każdej okoliczności Bóg jest, Bóg mnie chce, Bóg mnie wysyła. Także jako kapłana.